Szczęść Boże! Moi drodzy, w tej dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o takiej sytuacji, w której będą przychodzić do nas różni ludzie i mówić, że nadszedł czas, że to już jest w ogóle koniec świata. I my dzisiaj też słyszymy bardzo dużo na ten temat, że to, co się dzieje wokół, to w ogóle oznacza jakąś katastrofę, że nigdy tego nie było. Taka pandemia, takie różne protesty, tyle różnych niepokojów, wojen na świecie. Ale tymczasem, jak się rozejrzymy wstecz, jak znamy troszeczkę historię, to wiemy, że w przeszłości bywało nawet dużo gorzej. I nie tyle może chodzi o to, żeby nasze czasy porównywać do tego, co było, albo w jakiś sposób bagatelizować różne wydarzenia, ale żeby zobaczyć, że i w tym czasie chce do nas przyjść Pan Jezus, że On chce również teraz właśnie, w 2020 roku, budować z nami piękno tego świata, także piękno naszego życia, że nawet to, co wydaje się, że zostaje zburzone, że chwieje się w jakichś posadach, może mamy jakąś taką rzeczywistość w naszym życiu, to z Panem Jezusem jest możliwe odbudowanie tego. I o to się właśnie módlmy dzisiaj. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dziękuję Ci, że nawet jeżeli moje życie chwieje się w posadach, to Ty mnie ratujesz, Ty wyciągasz do mnie swą rękę. Proszę Cię, żebym wierzył Tobie, Twojemu Słowu, a nie tym, którzy przewidują zagładę, ruinę, jakiś koniec świata. Nie będzie, Panie Jezu, innego końca świata, jak tylko tego wypełnionego Twoją miłością. I proszę Cię, żebyś poprzez ten świat, poprzez ludzi, których stawiasz na drodze mojego życia, żebyś mnie kochał, ale także, żebym ja był takim człowiekiem dla innych, który będzie opromieniał ich Twoją miłością. Amen. Na ten dzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem.